dzisiejszym wydaniu Kroniki proponujemy obchody Dni Unii Europejskiej w Stomborkowie. Na sesji Rady Miejskiej w Końskich o realizacji inwestycji wodno-ściekowej. W Zespole Szkół Publicznych w Stomborkowie odbyło się uroczyste podsumowanie tygodnia obchodów Dni Unii Europejskiej. W imprezie oprócz uczniów i nauczycieli z obydwu stomporkowskich szkół podstawowych i gimnazjum uczestniczyli także marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, starosta konecki Bogdan Soboń i przedstawiciel europosła Czesława Siekierskiego. Zabrakło natomiast na uroczystości przedstawicieli organu prowadzącego szkoły, czyli pani burmistrz lub jej zastępcy i sekretarza gminy. Impreza rozpoczęła się od wręczenia przez marszałka i starostę oraz przedstawiciela europosła ufundowanych przez nich nagród dla laureatów dwóch konkursów zorganizowanych podczas obchodów Dni Unii Europejskiej. Pierwsze miejsce w konkursie wiedzy o Unii w kategorii uczniów szkół podstawowych zdobyli Klaudia Telecka i Jakub Brandenburg ze szkoły podstawowej nr 2 w Stomporkowie oraz Damian Pawłowski i Łukasz Wydra ze szkoły podstawowej nr 1. Natomiast w kategorii gimnazjalistów Mateusz Adamowicz i Kacper Pepszak. W konkursie plastycznym pod hasłem Pocztówka z Europy i ja w Unii pierwsze miejsca zajęli w kategorii klas 1-3 Magdalena Rut ze szkoły podstawowej nr 2 oraz Aleksandra Zynkowska ze szkoły podstawowej nr 1 w Stomporkowie. W kategorii klas 4-6 Luiza Czarnoch ze szkoły podstawowej nr 1 i Patryk Kurp ze szkoły podstawowej nr 2. A w kategorii gimnazjalistów pierwsze miejsce zajęła Katarzyna Pronobis. Na zakończenie uroczystości dzieci i młodzież ze szkół biorących udział w obchodach przedstawili program artystyczny nawiązujący do historii i kultury krajów wchodzących w skład państw Unii Europejskiej. Kolejna 16. sesja Rady Miejskiej na początku przebiegała dość sprawnie i spokojnie. Po złożeniu przez burmistrza sprawozdania z działalności między sesjami oraz informacji o stanie bezrobocia przedstawionej przez dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich przystąpiono do realizacji punktu z porządku obrad dotyczącego realizacji największej od lat inwestycji uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej. Przedstawiamy Państwu całość nakręconego materiału dotyczącego tego problemu bez skrótów i montażu. Przedstawię stan realizacji projektu pod nazwą uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Końskie. Jak już wielokrotnie wspominaliśmy, celem projektu jest poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę około 134 km nowej, modernizację około 5,5 km istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, budowę około 9 km sieci kanalizacji deszczowej i przebudowę około 3,5 km sieci wody ciągowej oraz przebudowę oczyszczalni ścieków w Kornicy. Efektem ekologicznym będzie wzrost stopnia skanalizowania w aglomeracji Końskiej z 63 do 97%. W wyniku realizacji tej inwestycji do końca 2015 roku ponad 13 tysięcy mieszkańców gminy uzyska dostęp do sieci kanalizacji sanitarnej. W zakresie realizacji efektu rzeczowego wybudowano do tej pory sieć kanalizacyjną w następujących ilościach. W miejscowości Kornica 3,3 km sieci kanalizacji sanitarnej. W miejscowości Proświn 3,2 km sieci kanalizacji sanitarnej, w miejscowości Dyszów 3 km sieci kanalizacji sanitarnej, w miejscowości Barycz 2 km sieci kanalizacji sanitarnej, w miejscowości Rogów 11,6 km sieci kanalizacji sanitarnej i 4,6 km kanalizacji deszczowej, w części wschodniej miasta Końskie, tak zwany Stary Młyn 2,6 km kanalizacji deszczowej i 6,2 km kanalizacji sanitarnej. W Modliszewicach 12,4 km sieci kanalizacji sanitarnej, 1,7 km kanalizacji deszczowej oraz przebudowano 5,1 km sieci wodociągowej. W miejscowościach Piła, Pomyków, Koczwarka, Górny Młyn, Końskie, Obręb 2 i 3 do tej pory wybudowano 14,9 km sieci kanalizacji sanitarnej. W miejscowościach Graców i Jeżów wybudowano 4 km kanalizacji sanitarnej. W miejscowościach Brodny, Starej, Nowy Kazanów, w części Sierosławic
wybudowano do tej pory 2,1 km sieci kanalizacji sanitarnej. W miejscowościach Wincentów, Starej Nowy Dziebałtów, Starej Nowy Sokołów 6,3 km sieci kanalizacji sanitarnej. Łącznie wykonano 69 km kanalizacji sanitarnej, 8,9 km kanalizacji deszczowej, co stanowi odpowiednio 51,4% dla kanalizacji sanitarnej i 97,9% dla kanalizacji deszczowej przewidzianego do realizacji zakresu całej sieci. Ponadto wykonano renowację kanalizacji sanitarnej w ilości 5,4 km. Jeżeli chodzi o prace prowadzone w chwili obecnej, to budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sierosławice. Inżynier kontraktu wyznaczył datę rozpoczęcia robót na dzień 14 maja. Od tego czasu został przekazany plac budowy. Wykonawca rozpoczął prace przygotowawcze związane z organizacją zaplecza budowy oraz wytyczeniem trasy kanalizacji. W miejscowości Młynek Nieświński Nieświn, gdzie budowana jest kanalizacja sanitarna, inżynier kontraktu wyznaczył datę rozpoczęcia robót na dzień 17 maja. Również został przekazany plac budowy i wykonawca rozpoczął prace przygotowawcze związane z organizacją zaplecza budowy oraz wytyczeniem trasy kanalizacji. Na kontrakcie budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy 1 Maja data rozpoczęcia robót została wyznaczona przez inżyniera na 20 kwietnia. Od tego czasu został przekazany plac budowy. Wykonawca rozpoczął prace przygotowawcze związane z organizacją zaplecza budowy oraz wytyczeniem trasy kanalizacji. Jeżeli chodzi o budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach Działkowej, Ogrodowej, Rzecznej, części ulicy Partyzantów w mieście Końskie, inżynier kontraktu wyznaczył datę rozpoczęcia robót na 19 kwietnia. Również został przekazany plac budowy i wykonawca rozpoczął prace przygotowawcze związane z organizacją zaplecza budowy oraz wytyczeniem trasy kanalizacji. Jeżeli chodzi o budowę kanalizacji w ulicy Grzybowej, podobnie jak w poprzednich zadaniach, inżynier wyznaczył datę rozpoczęcia na 19 kwietnia. Prac budowy został przekazany. Prace przygotowawcze związane z organizacją zaplecza budowy oraz wytyczeniem trasy zostały już rozpoczęte przez wykonawcę. Jeżeli chodzi o budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Izabelów w ulicy Izabelowskiej i w części ulicy Browarnej w Końskich, inżynier kontraktu wyznaczył datę rozpoczęcia budowy na 19 kwietnia. Został przekazany plac budowy i wykonawca, podobnie jak w poprzednich zadaniach, rozpoczął prace przygotowawcze związane z organizacją zaplecza budowy oraz wytyczeniem trasy kanalizacji. Dla przebudowy oczyszczalni ścieków w Kornicy trwają w tej chwili prace projektowe. Do dnia dzisiejszego dla jednego kontraktu zostało wystawione świadectwo wykonania, to jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Proświn. Dla kolejnych 6 zostało wystawione świadectwo przejęcia robót, to jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kornica, Barycz, Dyszów, Gracu, Wieżów, budowa kanalizacji sanitarnej deszczowej i przebudowa wodociągów w miejscowości Modliszewice oraz przebudowa, renowacja kanalizacji sanitarnej w Końskich. Dla 2 kontraktów wystawiono świadectwo przejęcia części robót, to jest budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Rogów i w części wschodniej miasta Końskie. Całkowity planowany koszt realizacji projektu wynosi 245 248 919 zł, z czego do tej pory poniesiono koszty 66 654 712 zł. Przy wykorzystaniu 37 107 529 zł pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo. Czy są uwagi do zapytania? Proszę pan radny Napolski. Panie prezesie, mam takie pytanie do pana. Jak wygląda sprawa budowy przyłącza w miejscowościach, gdzie została zakończona kanalizacja? W tej chwili planujemy w tym roku rozpocząć budowę przyłączy w miejscowościach Barycz, Dyszów, Graców, Jeżów i również chcielibyśmy rozpocząć budowę przyłączy w miejscowościach, w tych miejscowościach, które objęte są kontraktem Piła, Pomyków, Koćwara. Ze względu na brak środków finansowych planowaliśmy rozpocząć budowę tych przyłączy wcześniej, natomiast ze względu na brak środków finansowych no niestety musimy posiłkować się źródłami zewnętrznymi i nie udało nam się do tej pory uzyskać środków z Narodowego Funduszu, który przeznaczył niewystarczającej ilości pieniędzy na
właśnie na cel budowy przyłączy, mówię niewystarczających w skali kraju, bo zainteresowanie jest naprawdę bardzo duże. Nabór na wniosków na te środki był wstrzymany do 20 czerwca i od 20 czerwca ponownie będzie można składać te środki. Po uzyskaniu środków z Narodowego Funduszu ruszymy z budową przyłączy w tych miejscowościach, o których mówię. Dobrze, dziękuję. Proszę tam radny Tomię. W tej chwili nastąpiła budowa kanalizacji w Sierostowicach i na samym początku nastąpiły jakieś problemy i to duże. Chciałem zapytać, czyja to jest wina tych problemów? Czy projektanta, który tam zaprojektował nie w tym miejscu nitkę wodociągu, czy może mieszkańców, którzy wcześniej nie reagowali na to, że na przykład wodociąg idzie przez ich studzienkę Szamba i w tej chwili, gdyby tamtędy poszedł, to jest mieszkanie wyłączone na okres roku z odprowadzenia odpadów. Dziękuję. Proszę panie profesorze. Przy poprzednich kontraktach, które no, szczęśliwie zakończyliśmy, mieliśmy podobne problemy, to znaczy wynikające z wycofywania się z mieszkańców z wcześniej udzielonych zgód, z wcześniej udzielonych ustaleń, zawartych ustaleń z projektantami, czy w ogóle w okresie przygotowania projektu. To, co w tej chwili się dzieje, to znaczy ja obserwuję wzrost braku zgody mieszkańców na wejście z robotami na swoje tereny. Jeżeli chodzi o miejscowość Sierosławice, poprosiliśmy biuro projektowe, które przygotowało projekt, o wyjaśnienie właśnie w celu odpowiedzi na pytanie, czy to są błędy projektowe, czy mieszkańcy po prostu no, zmieniają zdanie, krótko mówiąc. Na dzień dzisiejszy nie mam pełnej informacji, natomiast stan wygląda w ten sposób. Były prowadzone uzgodnienia. Projekt w ogóle miał być realizowany zgodnie z koncepcją opracowaną przez gminę. Był realizowany na zlecenie gminy i projektanci weszli w teren, prowadzili uzgodnienia w terenie z mieszkańcami i mają potwierdzenie na mapach z tamtego czasu, że przebieg trasy, który oni zakładali, jest, może mieszkanie zdaniem właściciel posesji zgadza się na taki przebieg trasy. Oprócz tego oczywiście standardowo uzyskiwane były zgody mieszkańców w postaci pisma. Po opracowaniu projektu był on składany do Starostwa Powiatowego w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Tam mieszkańcy również mieli możliwość wniesienia zastrzeżeń co do przebiegu trasy. Z tego co wiem, nie skorzystali z takiej możliwości. Gmina przekazała wodociągom projekt budowlany z pozwoleniem na budowę w celu realizacji tego zadania konkretnego. I w momencie, kiedy, tak jak tutaj odczytałem, firmy wykonawcze wchodzą w teren budowy po przekazaniu placu, no spotkaliśmy się właśnie z dość licznymi przypadkami wycofywania zgód. I muszę powiedzieć, że w poprzednich kontraktach, mimo że było tych przypadków mniej, spowodowały one bardzo duże problemy z realizacją kontraktu. I no w tej chwili, tak jak mówiłem chyba na poprzedniej Radzie Gminy, kiedy Państwo pytaliście o stan zaawansowania projektu, naprawdę jest to duży problem przy realizacji budowy tej kanalizacji. I ja ze swojej strony będę prosił również Państwa Radnych o to, żeby wytłumaczyli mieszkańcom, że takie wycofanie zgody powoduje bardzo duże konsekwencje. I to nie są konsekwencje tylko dla wykonawcy, tylko dla wodociągów, ale tak naprawdę konsekwencje będzie ponosić cała gmina. I bardzo ważnym jest, żeby te zgody, czy ewentualne wnioski o zmiany, żeby wynikały z jakichś racjonalnych przesłanek, a nie tylko z, no powiedzmy, ze zmiany zdań. Dobrze, dziękuję. Czy jeszcze ktoś? Proszę pana posła. Panie prezesie, no z tego co pan powiedział, to jest, wynika pewien jakiś niepokój, wręcz można powiedzieć strach, bo z tego co pan powiedział, że została wykonana główna nitka na przykład w miejscowościach tak jak Koczwara czy Pomyków, czy tam jeszcze i w innych miejscowościach, a teraz pan prezes powiedział, że nie ma pieniędzy na spółka na przyłącza.
i będziemy się starać o dotację z funduszu, ale ta dotacja to też jest, tak można powiedzieć, tylko naszym takim życzeniem i to takim jeszcze do końca chyba nie będzie zrealizowana. I żeby nie doszło do takiej sytuacji, bo jednak już awantura przeszła przez to, to chodzi o te dobrowolne czy tam niedobrowolne wpłaty, gdzie był wielki alarm, teraz okazało się, że żadnego wpływu z tego tytułu chyba nie będzie. I dobrze, że albo jak mają ktoś wpłacić te dobrowolne wpłaty, to trzeba do ludzi zapadować, żeby wszyscy wpłacili. Bo jak ma część wpłacić, to będzie następna awantura. Ja bym apelował, panie prezesie, bo no, trzeba by się wspólnie z burmistrzem i cała rada musi się nad tym zastanowić, bo uważam, że ta inwestycja kanalizacji to jest taką inwestycją naczelną naszej gminie, bo sobie nie wyobrażam, że mogą być zrobione kanalizacje, czyli nitki główne, a nie mam na przykład czekać mieszkańcy, bo spółka nie będzie miała pieniędzy na przykład kolejny rok czy kolejne dwa lata na to, żeby przyłączyć, prawda? Trzeba te pieniądze, myślę, wspólnie musimy znaleźć w budżecie, dokapitalizować o tą spółkę na te przyłącza i żeby ta kanalizacja się zaczęła bujać i przynosiła to samo dochody tej spółce, no bo teraz no jest tak, stajemy w takim trochę pacie, bo pan mówi, że wystąpiliśmy o dotację, ale tak jak pan powiedział, ta dotacja chyba raczej jest małe szanse, żeby ją otrzymać, tak? I to też jeszcze nie jest dotacja na 100%, tylko powiedzmy tam na 60 czy 50% pokrycia tych kosztów. I tu mówię, tu jest naprawdę strategiczną decyzję trzeba podjąć, żeby na tej miejscowości, co pan wymienił chociaż, w tym roku czy na następnych dokapitalizować tą spółkę z budżetu gminy kosztem tak naprawdę mniej ważnych może inwestycji w budżecie gminy. Dziękuję. Proszę, panie prezesie. Ja tylko może uzupełnię. Jeżeli chodzi o środki z Narodowego Funduszu, udzielane są częściowo w postaci dotacji, częściowo w postaci pożyczki, gdzie możliwe jest dofinansowanie w sumie do 90% wartości inwestycji. I Narodowy Fundusz zwiększył, znaczy też widzi problem, znaczy to nie jest tylko problem u nas w naszym mieście, to jest problem przy wielu projektach. Właśnie to co pan powiedział, wybudowane są główne nitki kanałów, a brakuje tego efektu w postaci przyłączonych mieszkańców. I dlatego Narodowy Fundusz zwiększył ponad zaplanowane wcześniej środki, zwiększył ilość środków przeznaczonych na ten projekt. Także mam nadzieję, że my będziemy w grupie tych, którzy uzyskają to dofinansowanie. Dobrze, dziękuję. Pani Dana Żylińska, proszę. Panie prezesie, ja na ostatniej sesji kierowałam zapytania do pana dotyczące kanalizacji, przebiegu jej i odpowiedź na swoje interpelacje dostałam po 2,5 miesiąca. Niedawno dostałam odpowiedzi. Pytałam konkretnie, ile przyłączy jest wykonane we wsi Modliszewice. Takiej odpowiedzi nie uzyskałam. Pytałam również, ile umów jest podpisane w Modliszewicach. Również nie otrzymałam. Więc mam prawo uważać, że problemów nie ma. Że nie ma problemów, że pan nie miał problemów z Modliszewicami. Okazuje się, że problemy są. Kilka razy pytałam, czy złożone są wnioski o dofinansowanie. Też enigmatyczne odpowiedzi uzyskiwałam. Teraz okazuje się, że jest poważny problem. I pytanie do pana burmistrza teraz. Panie burmistrzu, czy gmina jest przygotowana na to, jeżeli nie dostanie, wodociągi nie dostaną dofinansowania, czy gmina przygotowana jest na to, aby duże pieniądze przeznaczyć na przyłącza? I czy pan widzi takie możliwości w budżecie, żeby zabrać skądś i na te przyłącza pieniądze przeznaczyć? To pan burmistrz, pan prezes. Proszę bardzo. Może ja odpowiem w tej części. Proszę, panie prezesie. Jeżeli chodzi o interpelację, ja dostałem ją kilka dni przed tą sesją rady, stąd odpowiedź moja była dosyć krótka. Teraz mogę uzupełnić, że wiemy o tym, że w Modliszewicach mamy problem z zakończeniem kontraktu związany właśnie z budową przyłączy. Do dnia dzisiejszego wykonawca nie przedstawił rzetelnych
dokumentów potwierdzających stan wykonania przyłączy. I te dokumenty, na której podstawie, te dokumenty, które zostały przedstawione, na ich podstawie nie możemy zawierać umów z mieszkańcami. I nie mogę w tej chwili powiedzieć na podstawie tych dokumentów, ile konkretnie budynków zostało przyłączonych. Wiem, że projekt zakładał podłączenie blisko 250 czy 260 przyłączy na, chyba 300, na ponad 300 przewidzianych do wybudowania. Ale czy pan burmistrz jeszcze tutaj wypowiedzi panią radną? Proszę. Ja mogę tylko przeprosić panią radną za czas oczekiwania na odpowiedź na interpelację. Pracownik, który przygotowuje odpowiedzi na interpelację, otrzymał nagany. Co do tej pierwszej części. Co do drugiej części, główna zasada, szanowni państwo, podpisywania wszelkiego rodzaju umów i zobowiązań na realizację inwestycji polega na tym, że w momencie, kiedy decydujemy się na realizację inwestycji, podpisujemy umowy, czyli przyjmujemy na siebie zobowiązania finansowe, musi spiąć kilka elementów, czyli cała dokumentacja projektowa musi być gotowa, jak również montaż finansowy do realizacji inwestycji musi być gotowy. Czyli odpowiedzi co do przyłączy, pani radna. W momencie, kiedy gmina Końskie decydowała się na podpisanie ogromnego kontraktu, umowy o dofinansowanie z Funduszu Spójności na ogromną inwestycję uporządkowania gospodarki ściekowej, powinna mieć gotowy montaż finansowy na realizację całości przewidywanej inwestycji. Dzisiejszy problem dotyczący przyłączy, to jest i nie tylko przyłączy, bo kontrakty, że tak powiem, są realizowane w różnych kwotach, pokazuje nam, że gmina Końskie nie tylko, że nie miała przygotowanego montażu finansowego na realizację całości inwestycji, czyli zapewnionych źródeł finansowania, a któż by się odważył na podpisanie umowy, jeśli nie ma zapewnionych tych środków. I dziś te problemy, o których mówi pani radna, pan radny, dotyczące przebiegu projektowanej nitki kanalizacji, kolektora, przyłączy, są efektem po pierwsze w pierwszych przypadkach przebiegu i błędów projektowych, niedociągnięć, wycofywania zgód. To są problemy, które, że tak powiem, powstają i na etapie przygotowania inwestycji, na etapie realizacji inwestycji. Nie ulega wątpliwości jednak to, że niezależnie od tego, co powiedziałem, że no, są to czynniki, które się pojawiają, niektóre zależne, a nierozależne. My musimy zrealizować ten kontrakt. My musimy zrobić uporządkowanie gospodarki ściekowej niezależnie od tego, co się będzie, co się zdarzy nam po drodze. I podejmiemy wszelkie czynności związane z tym, aby nie tylko inwestycja przebiegała w sposób prawidłowy i zakończyła się w sposób prawidłowy. Dlatego zarówno prezes, jak i ja będziemy i zabiegać, tak jak w przypadku innych inwestycji, gdzie musimy naprawiać pewne rzeczy, które zostały źle zrobione, ale sobie poradzimy. I tutaj nie mam żadnej wątpliwości, że Rada też nie będzie zgodna co do tego. Wszystkim nam zależy na tym, żeby gospodarka wodno-ściekowa została uporządkowana, żeby mieszkańcy mogli się przyłączyć, żebyśmy mogli i pozyskać dofinansowanie. Natomiast w momencie, kiedy będziemy mieli pewność taką, że nasz wniosek przeszedł, to możemy powiedzieć, że przeszedł, tak? Ale będziemy zabiegać, będziemy robić wszystko. Jak nie przejdzie, będziemy szukać innego źródła finansowania. Tak jak w innych inwestycjach. Brakuje nam pieniędzy, emitujemy obligacje. Jeśli będzie trzeba, dokapitalizujemy spółkę. Jeśli będzie za mało, może spółka wyemituje obligacje. Może będziemy zabiegać o inne finansowanie w wojewódzkim funduszu, czy kredyty, czy pożyczki. Pieniądze musimy znaleźć. Ktoś przyjął zobowiązania, nie przemyślał montażu finansowego do końca i spijamy tego śmietankę dzisiaj. Panie burmistrzu, chciałam zapytać, czy wcześniej, poprzedniej kadencji można było składać wnioski o dofinansowanie na przyłącza, żeby pozyskać środki, czy to była sprawa tej kadencji? Ja kilka razy na sesji mówiłam, czy złożony jest wniosek do funduszu o pieniądze na przyłącza. Kilka razy pytałam na sesji. I cisza.
I nie mówmy teraz, że to nie jest niedopatrzenie. To jest niedopatrzenie, a pana zadaniem już jest dotrzeć do dokumentacji i zobaczyć, kto nie dopatrzył. W terminie inne gminy potrafiły pozyskać pieniądze na przyłącza, a gmina Końskie nie pozyskała. Muszę odpowiedzieć pani radnej tak. Stwierdziła pani, że w momencie poprzedniej kadencji nie było możliwości składania wniosków do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Jeśli nie było takiej możliwości, to proszę mi powiedzieć, skąd miały być pieniądze na sfinansowanie przyłączy. To jest jedna rzecz. W przypadku, kiedy się pojawia możliwość aplikowania o jakieś środki, to my składamy wnioski. I zarówno w pierwszym przypadku wnioski zostały złożone, jednak pieniędzy w Narodowym Funduszu brakło. I dlatego jest druga tura ogłoszona, bo tych problemów z przyłączami nie tylko w gminie Końskiej, nie tylko bo na terenie całej Polski jest bardzo wiele. Będziemy aplikować w kolejnej transzy, ale tak jak ze składaniem wniosków jest, nie zawsze starczy dla wszystkich. My będziemy o to zabiegać, bo te pieniądze są nam potrzebne i zrobimy wszystko, żeby one się znalazły. Natomiast nie mamy gwarancji, czy ten, kto udziela dofinansowania, będzie miał na tyle środków, żeby zaspokoić wszystkich w określonej kwocie. To nie jest element zależny od nas. My swoją pracę wykonamy. Może jeszcze ja, bo pan mówisz, zapytał, skąd gmina w poprzedniej kadencji, skąd burmistrz miał wziąć środki na przyłącza. Te dobrowolne wpłaty, panie burmistrzu, to były te dobrowolne wpłaty, to miały być na przyłącza, bo nikt nie wiedział jeszcze wtedy, że będzie możliwość pozyskania środków z funduszu. A skoro narobiło się takiego bałaganu przy tych dobrowolnych wpłatach, więc nie ma co liczyć na to, że ktokolwiek złotówkę wpłaci, bo w tej chwili była możliwość, w tej kadencji, aby środki pozyskać z zewnątrz. A teraz odwrócić się tego nie da. I żebyśmy nie wiem, jakie starania czynili, nie wiem, jak tłumaczyli ludziom, aby dokonali tych dobrowolnych wpłat, podejrzewam, że wpłat nie będzie. Dobrze, dziękuję bardzo. Pan radny, woli uzupełnienia. Pan burmistrz, proszę bardzo. Pani radna sama stwierdziła, że były przewidziane finansowania z dobrowolnych wpłat, gdzie doskonale wiemy, że nawet jeśli byśmy zebrali te dobrowolne wpłaty, które burmistrz Obratański obiecywał, że tyle będzie kosztowało, pokryłoby to ułamek procenta kosztów przyłącza, bo przypominam, że średnie wykonanie koszt przyłącza to jest prawie 6 tysięcy złotych, a dobrowolna wpłata była deklarowana mieszkańcom na 1500 zł czy 1600. Skąd miały być pozostałe środki? To jest jedna rzecz. Druga rzecz, pani radna. Jak sama pani powiedziała, dobrowolna wpłata oznacza dobrowolność, więc nigdy nie można przyjąć do budżetu czy do zasady finansowania, że ona zostanie uiszczona. Więc sama pani sobie zaprzecza tym, co pani mówi. Albo pani nie wie, o czym pani mówi. I to jest właśnie problem taki, że podejmuje się decyzję, i to nie tylko w tym przypadku, bo w wielu innych przypadkach, bez, że tak powiem, odpowiedzialności za słowa, które się mówi. I to jest najgorsza rzecz, że mieszkańcom się mówi rzeczy, które nie mają pokrycia w faktach. I nie tylko w tym przypadku, ale w wielu innych przypadkach. Panie może pan radny Lachowski teraz, może ja jeszcze słowo. Tak? Panie burmistrzu, proszę nie mówić, że ja nie wiem, o czym mówię, bo jestem radną piątą kadencję. Pamiętam sprawy z poprzedniej kadencji. Proszę w ten sposób nie mówić, że ja nie wiem, o czym mówię. Bo ja odnoszę wrażenie od dłuższego czasu, że pan nie rozumie jednak, o czym my mówimy. Proszę o uspokojenie dyskusji, nie emocje. Pan radny Lachowski, proszę bardzo. Panie prezesie, ja mam takie pytanie. Z informacji, które otrzymali radni, wynika, że dotychczasowe poniesione koszty na tę inwestycję to 66 654 tysiące z groszami. Rozumiem, że to było zaksięgowane na 30 kwietnia. To moje pytanie brzmi, z jakich źródeł pochodziły pieniądze na poniesione te koszty i środki własne przedsiębiorstwa, jakie poniosło? Proszę, panie prezesie. To są wydatki zasięgowane na dzień 30 kwietnia.
Ogółem wydatki kwalifikowane, które zostały ogółem wydatki kwalifikowane to 47 776 594 zł i zostały one pokryte z następujących źródeł. Dotacja z Funduszu Spójności 21 678 242 zł. Zaliczka z Funduszu Spójności 15 429 287 zł. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 5 741 773 zł. A środki własne przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji to 4 927 290 zł. Wydatki niekwalifikowane zostały sfinansowane w całości ze środków naszej spółki w kwocie 7 079 619 zł. Dobrze, dziękuję. Proszę pan radny Słowka. Panie burmistrze, mnie chodzi, może jeśli chodzi o interpelację, ja bym prosił, żeby w końcu ta komisja, która ma zmienić ten statut tej gminy, zajęła się zmianą tego statutu. Ja bym proponował, żeby jeśli chodzi o ten okres 20 i 20 dni na odpowiedź na interpelację, przedłużyć do 30 dni, tak jak mówi kodeks postępowania administracyjnego i może by się w jakiś sposób sprawa rozstrzygnie i nie ma potrzeby karania kogoś. Ale jeszcze mam takie pytanie odnośnie, bo tutaj do mecenasa, czy spółka może wziąć, wypuścić obligacje. I jeszcze chciałem tu odnieść się do dyskusji między Radą Zielińską a panem burmistrzem. To mi się wydaje, że na etapie planowania w tamtej kadencji to kilkakrotnie się przepisy zmieniły i dotyczące, i to naprawdę chyba w planowaniu w tej kadencji to nie była jakby dobrowolna wpłata. Nie było chyba mowy, były jeszcze przepisy, które można było uregulować w formie uchwały. I tutaj jest ten, a tą część, która miała uczestniczyć gmina w tych przyłączach, to zawsze od początku ja słyszałem, że ma być pokryta z budżetu gminy albo z uzyskanej dotacji z funduszu. Także nie tylko było w tamtej kadencji bez przerwy mówione, ja się sam osobiście pytałem. Ta część, która miała być pokryta albo z budżetu gminy, albo z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Dziękuję. No, dziękuję. Proszę pan radca. Panie przewodniczący, panie radny, nie pamiętam obecnie na ten moment na podstawie ustawy o obligacjach, czy przedsiębiorstwo może takie obligacje budować. Wydaje mi się, że tak, że taka rzecz do sprawdzenia. Natomiast problem jest innego rodzaju, że w przypadku, nawet gdy była taka możliwość, bo może ja to sprawdzę, to nie jest taka prosta sytuacja, żeby przedsiębiorstwo wyemitowało takie obligacje, bo gminom relatywnie się w miarę łatwo emituje obligacje, ale dlatego, że budżet, a zwłaszcza wieloletnia prognoza finansowa jest poddawana bardzo, bardzo, bardzo szczegółowej analizie i między innymi, że ta nasza prognoza gminy Końskie ma określone, spełnia określone parametry, dlatego też banki mogą zaproponować niskie marże. Nawet gdyby ewentualnie spółka wyemitowała takie obligacje, to musiałaby mieć określoną formę zabezpieczenia. W przypadku takiej spółki, jak to jest PWiK, wprawdzie ona posiada, można powiedzieć, majątek ogromny, ale to jest majątek niezbywalny, bo nikt nie będzie chciał przyjąć zabezpieczenia na tych rurach kanalizacji. Pomimo jego dużej wartości księgowej, jest to bardzo małe zabezpieczenie. Natomiast nie potrafię na ten moment odpowiedzieć, czy spółka może wyemitować. Będę musiał to sprawdzić. Dobrze, dziękuję. Pan Radny Wiaderny, proszę. Panie przewodniczący, panowie radni, chciałem zauważyć taki moment, ale nie odnosić się do polemiki, do jej mocniejszych i słabszych stron. Do tego się nie odnoszę. Natomiast chciałem się zwrócić do pani sołtys. Jesteście świadkami gorącej dyskusji na temat, który zawiera się w takim haśle, że nasze życie toczy się na tej ziemi i pod tym niebem. To jest życie nasze i wasze. I dlatego, drodzy panowie sołtysi, musicie się włączyć maksymalnie w tą bitwę, żeby wygrać
i zrealizować, można byłoby ten projekt gospodarki wodno-ściekowej u ciebie, u mnie, u nas, w każdej wiosce. To wtedy to wygramy, jak będziemy stanowili jedność i wspólne, mocne działania. Dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś inne pytania? Nie ma. Stwierdzam, że Wysoka Rada przedstawioną informację przyjęła do wiadomości. Ogłaszam 15-minutową przerwę.